Dzień dobry, Daniel. Wczoraj zobaczyłem twoje nagranie, jak tłumaczysz szlachetowi, szaletowi albo szlabanowi, w jakich chodzisz ciuchach. Szalet, ty trolu, ty rozdarta rajtuzo. To są brudne adidasy, w których popylam. Według ciebie powinienem ubrać do pogniecionych spodni jakieś buty, bo w adidasach się nie chodzi. To ty jesteś jak ten cyga, co wszystkie pieniądze wydaje na ciuchy. Rozumiesz to? To coś ci wyjaśnię, bo myślę, że moda aktualna do Pruszkowa nie dociera. Na wioskę u Goebbelsa, na której tam się kitrasz, na Widlaku też nie. Lubię modę, którą nazywamy sportową elegancją, wiesz? Bo podoba ci się taki styl. I to jest właśnie taki styl. Takich rzeczy mam kilka w różnych kolorach, wiesz? No cóż, są gusta i są gusta. Sportowa elegancja, takie właśnie są, taki jest ich styl, mają być pognieciony. Ja to się dziwię, że to robię, ale chcę się łapciuchu ostatecznie wyjaśnić. Widzisz takie rzeczy jak River Island. Nie ma takiej firmy jak River Island. Nie wiem, czy ty znasz takie marki, ale to jest podobny styl. Takich rzeczy używam, bo taki styl lubię i bliżej mi do ludzi, o których powiem jutro, niż do ciebie. No cóż. Tak wygląda medialny plaskacz. Koszuli, metki nie pokażę, bo nie chcę, żebyś mnie Ruro do Urzędu Skarbowego zgłosił, bo na tą koszulę to myślę, że u Goebbelsa 2 tygodnie pracujesz. Jest taka firma jak River Island. Zobacz, słynny już żakiecik, w którym dałem wywiad na temat Niemczyka i Boguckiego. Też się śmialiście, że to z darów dla powodzian. Myślę, że to nie najgorsza marka jak na nawet na brytyjskie warunki. Średniej klasy, powiedziałbym. Czyli chodzisz w ciuchach firmy River Island? Aha, chciałem ci powiedzieć, że jestem teraz już w Wielkiej Brytanii, a przyjechałem do mojego kolegi, który mieszka w Kent, i przyjechałem do ciebie na otwarcie planety. Także gdzieś tam w okolicach Birmingham możesz mnie spotkać, bo właśnie za tydzień tam się wybieramy, wynajmujemy sobie na miesiąc apartament i będziemy, Danielku, czekać na ciebie. Powiedziałem ja, szlachet. Sorry, nie przebrałem się jeszcze. Ten strój medialny i koszulę lat 90., bo dziś jestem w pracy. Myślę, że się nie obrazisz. Salut.